trochę się chyba wszyscy pogubili, kto gdzie ma jechać, tak szczerze. Znowu zatrzymała nas policja. Nie ma drogi, kurwa, zobacz. No tam jest droga do drogi, ale my pewnie nie wyjedziemy. No, popatrzcie na te samochody. Ja nie wiem, czy nas stać na ten shopping mall. Są tanie jabłone. Niedźwiedź znalazł tanie wino, poczekajcie. Zatrzymała nas policja. Nic żeśmy nie zrobili. Jechaliśmy bardzo wolno, bo to co chwilę są progi. A tutaj pokażę w tą stronę. Jesteśmy w jakimś tam miasteczku. I no to co było zrobić? Są progi, jedziemy wolno, normalnie. Nie mam pojęcia, co oni tam chcą. Zaraz się przekonamy. You are Christoph Columbus. You know who he is? Yes. Well, I've told him we're going around Africa. Aha, no to dobrze. Czyli wszystko dobrze, tak? Yeah, my... Chciał sobie tylko pogadać. Auto pooglądać. Yes, because that's fucking something new. Trochę fajnie tak być w Dakarze, bo to tak człowiek słyszał, nie? Paryż, Dakar. Wprawdzie nie jechaliśmy bezpośrednio z Paryża, ale przez Francję, więc fajnie. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą musimy zrobić, to najpierw przejechać tutaj przez próg zwalniający. O! To musimy podbić karnet. Niestety tutaj właśnie z jakiegoś dziwnego powodu na granicy tego karnetu nie podbijają. Tak jak pamiętacie, jak oglądaliście poprzednie odcinki, to wystawili nam taki dokument, w którym, który dał nam 3 dni dojazdu do Dakaru i dzisiaj musimy ten karnet podbić. Ale biuro jest nieczynne w godzinach od 1 do 15, a teraz jest godzina 1:30. Więc najpierw pojedziemy do jakiegoś centrum handlowego, zobaczymy jakiś taki większy supermarket by nam się przydał, zrobić większe zakupy, a później będziemy mogli jechać tam do tego biura. Zobacz, to tu stoi, to my tu nie pasujemy. Normalnie. No, popatrzcie na te samochody. Ja nie wiem, czy nas stać na ten shopping mall. Nie wiem, czy tutaj w ogóle jest w tym centrum handlowym supermarket, bo jakoś nie było informacji. Na pewno są markety Auchan w mieście, bo widziałam. No. O, turyści. Białasy, kurwa. No. Białasy, blondynka. No, krótszej sukienki to już nie mogła sobie wziąć. Naprawdę. W takich krajach warto pomyśleć o ubraniu, wiecie, bo potem kobiety narzekają, że są zaczepiane. Parki. Dobra, to tu, na prawo. A tu pewnie nie ma miejsca. Czekaj, czekaj. Dobra. No to nic, musimy wrócić jednak tam z powrotem. O, tu, tu, a tu? Na wprost nawet? To wtedy lepiej psy nie będą widziały, jak idziemy. A to po
potem będziemy otwierać drzwi, jeszcze nie zrobili zakupów. Aha, tam na tym ostatnim chcesz? O, kasino nawet jest. Zaparkowane. Zobaczcie, jakie mają fajne syropy. Syrop miętowy. One są niecałe 2000. Tak jakoś różnie. Tutaj jakiś wieloowocowy, mandarynkowy, anyżowy. Fajny. Imbirowy syrop. Wszystkie są po 2000 z baobabu. No, mięso na steki na prawie 8000. No, to chyba. Jeden. Tak, one. Za to mięso, słuchajcie, niedźwiedź dał za piękne steki, dwa ogromne steki, 3000. To mniej niż zapłacił za takie ochłapy po prostu u faceta tam na tym ulicznym bazarze. Ja nie lubię Liptona. Jakoś szukaj Earl Grey. No i... Mamy. No i oczywiście znane nam marki, takie jak Oreo, proszę bardzo, 590. Jakieś tam większe paczki, mniejsze. I ceny generalnie rzecz biorąc są podobne do europejskich. Może za właśnie takie produkty to jest trochę taniej, trochę drożej może być niż w Europie, ale też inne rzeczy kupisz taniej, tak więc nie ma problemu. Nam opłaca się robić zakupy w markecie, dlatego że na bazarach tak zawyżają ceny, że kurczę, przepłacamy 3 razy. No i oczywiście ja się zaopatrzę w warzywka swoje. Fajnie jest też w puszkach. Tak, jest wino. Dobra, zaraz idziemy na stoisko z winami. Warzywka 590. Proszę bardzo, znane nam Bondwell. Po tysiaku. Co tam jeszcze? No. Fasolka. 1000. Groszek. 1200. Są tanie jabole. Niedźwiedź znalazł tanie wino. Poczekajcie, muszę lecieć, a potem wrócę do warzyw. Jest też mój ulubiony sok, kokos i ananas. 990. Ja strasznie lubię te połączenie. I ten nawet taki tani, bo inne... No ale tu są większe, dwulitrowe. Po 2, prawie 3000. No i oczywiście zawsze trzeba sięgać na najniższą półkę. Masz? Mam tanie. Tanie. Różowe jest dosyć tanie. O, ja mogę pić różowe. Popatrz, jest ten Yellow Tail. To jest takie wino bardzo dobre, które kupowaliśmy w Anglii. Nie wiem po ile. Ten jest chyba po 10 tysięcy. Ten nie wiadomo. Nie, no to ten Yellow Tail jest po 10 tysięcy. A. My, że on w Anglii kosztuje teraz około 10 funtów, czyli 50 zł. No. Tak więc tutaj jest jeszcze trochę droższy. Dobra, wypije się. Teraz się nie wypije. O, tutaj widzę, nawet są takie po 2000, po 3,5. Proszę bardzo. Nawet jest Merlot za ile? 13 900? Dlaczego tak drogo?
to jakoś dziwnie. 22 tysiące. No widzicie, trzeba sprawdzać ceny. Ale te tutaj są po 2690, 2650. Tak więc damy radę, przeżyjemy. Popatrzcie, jest tu masło Prezydent, które kosztuje 2250, 2350. Jak to się otwiera? Proszę bardzo. Papryka 1900, tutaj będzie widać. Ładna nawet ta papryka, to wezmę. Jest duża różnica między lokalnymi rzeczami, czyli bakłażany kosztują 825. A tutaj obok są małe pomidorki, które kosztują 10 tysięcy, słuchajcie. To jest naprawdę drogo. Jest nawet stoisko takie z artykułami dla psa, a my potrzebujemy kupić dla niej obroże, bo dla niego, przepraszam. Dla Lakiego, bo on... Nie, no to będzie za małe. I to można powiększyć. Takie chcesz, no może. 5000. To tak więc obroże kosztują około 15 zł. No, różne inne rzeczy, ale smycze to mamy zapasowe. Tylko takiej dużej obroży nie mamy. Popatrzcie, nawet jest karma, to super, bo właśnie to jest takie największe zmartwienie, że nie można kupić, wiecie, karmy. Ja wolę karmić normalnym jedzeniem, mięsem, ale to dobrze mieć tak na wypadek, wiecie, jak się skończy, nie? Tak więc zaraz tu zobaczymy. Tutaj jest paczka 2 kg kosztuje 5,5, a 4 kg 10. 10. No nie jestem taka szybka w matematyce, se sami poprzeliczajcie. No to zapełniliśmy prawie dwa koszyki. Tak więc naprawdę jest tego dużo, dużo. Ciekawe jak dzieci. I jak tam? No grzeczna dziewczynka, grzeczna byłaś, tak? A ty? Oj, trochę ci ciepło tu. No dobra, już jedziemy stąd, tak? No dzień dobry, a ja tu dostałam buziaczki. Pochowamy do lodówki to, co musi iść do lodówki i jedziemy. Wszyscy pogubili, kto gdzie ma jechać, tak szczerze. No ten z kierownicą po angielskiej stronie. Uwaga, bo ten ciężarowy jedzie tu nam z lewej. Czekaj, bo on chyba chce tu skręcić też. Dobra, to jedź. Uważaj, dziura wielka. Dobra, jedź prosto. No, tutaj nie lepiej jest po lewej. Gorzej niż w Indiach. A, bo on zjeżdżał z tego ronda. Zaparkowany był.
pogadać se można. Spoko. Właśnie trzecia godzina, więc akurat możemy jechać do biura, gdzie podbiją nam karnet. Karnet to jest właśnie taka wielka księga i w wielu krajach w Afryce jest to potrzebne. Powinni to podbić na granicy, ale z jakiegoś powodu oni tego na granicy nie podbijają, tylko wystawili nam taki dokument, który nazywają tutaj pasawant, no taki świstek papieru. Za ten dokument musieliśmy zapłacić i my żeśmy zapłacili za to 5000, tak? Czyli to by było jakieś 8 funtów, coś koło tego. No więc jest to taki oficjalny sposób zarabiania dodatkowych pieniędzy, tak? Tak więc niestety nie mogliśmy tego przeskoczyć. Takie są procedury i czytaliśmy, że wszyscy dokładnie w ten sam sposób i taką samą kwotę płacą, więc przynajmniej nas nie oszukali, no ale musieliśmy niestety to zapłacić. I dzisiaj musimy podbić, bo dostaliśmy dokument na 3 dni, ten pasawant na 3 dni i dzisiaj jest trzeci dzień chyba, nie? Tak? Trzeci? Tak mi się wydaje. No drugi albo trzeci, no tak czy inaczej. No, no ostatni dzień. No. Tak czy inaczej to podbić trzeba. Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Zatrzymała nas policja. Oczywiście ponownie bez żadnego powodu. Po prostu no, kazał zjechać i już. No. Tak, pytał się o insurance. Musimy kupić to ubezpieczenie. No, teraz jak będziemy. No, to zaraz się kupi dziś lub jutro. Tutaj można kupić ubezpieczenie na. Tak jak u nas jest zielona karta. W Europie, tak, tutaj mają kartę Brune i ona działa na West Africa. No 12 chyba krajów, już nie pamiętam dobrze, ale z czego w 11 nie będziemy? No nie, no w kilku będziemy, no ale tak więc kupimy tu. Nie chcieliśmy tak na granicy kupować, a w tym St. Louis to też żeśmy się zastanawiali, ale jakoś żeśmy pojechali dalej i trzeba kupić. No jak na razie dwa razy pytali, nic nie musiałem płacić. No na razie się jakoś upiekło, ale pytają się jednak przy tych kontrolach, pytają się o ubezpieczenie.
two minutes, mate. Nie może być, zobaczcie, jest po prostu... I know how to talk to them. A niektórzy pisali, że dwie godziny spędzili w tym budynku. Jeden office, kuźwa. Bo trzeba wiedzieć, które drzwi zapukać. Super. Pokazali mi. No, super. Jest droga przez piach, ale już taka bardziej ubita w lewo. W życiu turysty nie było. No, nie, tu nawet pod spodem jest asfalt, bo zasypany piachem. Nawigacja, żebyśmy pojechali tu w prawo. Przecież nie wiem, tu może prosto jeszcze pojechać. Nie, to trzeba jechać na to miejscu. No. No przynajmniej nie z tej strony. Dojedziemy. Dobra, to zaraz przestawię. Wiesz, weź gdzieś się zatrzyma i ten, ja przestawię tą nawigację. Ale tu kolorowo. Dobra, przestawię. Dawaj. Zawsze prowadzi przez takie kurcze skróty. No to fajnie zobaczyć, ale... Folklor w chuj. No, fajnie, nie? O matko, w życiu byśmy tu sami nie przyjechali. No, pięknie. Kobiety pięknie były ubierane. Niedźwiedź zauważył szlauch, tam pani tutaj z domu, widzicie, jest pociągnięty szlauch i tam podlewa kwiaty, bo tu ma i jeszcze tam są kwiaty, tak więc
zrobić sobie trochę wody. Chodź tutaj, Bela, chodź, nie przeszkadzaj. Super. Ała, ała. Stay, stay, stay. Trochę nietypową dla nas miejscówkę do spania. Podbić na granicy, ale z jakiegoś powodu oni tego na granicy nie podbijają, tylko wystawili nam taki dokument, który nazywają tutaj Passavant. Jestem z powrotem. Dokument, no taki świstek papieru, na którym są dokładnie te same dane, które są tu w karnecie. Cholera. Dobra. Do 3 razy sztuka.